Cześć. No fajny już. Widzisz? Co? Widzisz? Fajny już. No. Iść po podbierak? Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z łowiska u tatka już jesteśmy na miejscu z Kubą. Jest ze mną też Damian. Sprawa wygląda następująco. Jest godzina już późna. Która będzie, Kuba? Koło 10 będzie. 9:50 chyba była w samochodzie przed chwilką. I spinning. Dzisiaj dawno nie spinningowałem. Dzisiaj spinning. Stęskniłem się troszeczkę za spinningiem. A poza tym mamy mało czasu. No, mało dzisiaj tego czasu mamy. Dopiero jest 9. Już jest 9:50. Także parę godzinek dzisiaj. Parę. No ze 3 godzinki spinningu obejdziemy za szczupakiem. Może coś wyjedzie fajnego. Zobaczymy. Cały czas jest upał. Ile będzie, Kuba? Już ze 30 stopni w słońcu. Kuba już spinninguje. I co? Na co, Kuba? Nowość co ta? Berkleya. Aha, nowość Berkleya Kuba sobie sprawił. Na Zille. Na Zille, tak? No, na Zille. Ja na kanibala. Obejdziemy wszystko dookoła, zobaczymy. Ja powiem Wam szczerze, że jestem niezbyt optymistycznie nastawiony z tego względu, że jest późno i z tego względu, że jest gorąco. Dawid z rybą. Zmieniliśmy na chleb, bo się nic nie działo na spinning i przywaliło tak, że ohoho. Wplątał się już w coś. Co? Wplątał się już w coś. Wiem, że tu ładnie chodzą. Co? Wiem, że tu ładnie chodzą. Fajny już. Podbieraki mam. Podbierak idź. Co myślisz, że będzie dobre? No. Podbierak trzeba wziąć. No fajny już. Widzisz? Co? Widzisz? Fajny już. No. Idź po podbierak? Może damy rękami radę, nie? O, ładny? No. Chodź, muszę iść po podbierak. Nie, czekaj, tu wezmę go. Gorąco, nie? Ile będzie? Oj. 3,60. Słuchajcie, rybka leci do wody. Dla pieszych nie współpracuje. Jak ostatnio na chlebek, na haczyku leci do wody karp, czyli za chwilę zacznie może się Eldorado z powrotem. Ładny karp. 3,80. Ach. Poszedł. Poszedł. Ale kurde, wędkę wciągnął do wody, Kubuś już. No. Ale poszedł. Słuchajcie, to samo co ostatnio. 10 minut chlebek w wodzie, nic drapieżnik nie bierze. Słyszałem, że zważona ryba była, nie? Zważona, 3,80. Ja powiem, ostatnio pod ostatnim filmem, ile było, jak powiedziałem, że ile? 2-3 kilo mają te karpy. No. Ile osób mnie zjebało w komentarzach, to macie. Nie, jak tam nic się nie Czekaj, bo podbierak Tadek przyszedł, poszli rybki oglądać, pełno tam ma karpi. I co, 10-15 minut, okoń tu wyszedł Damianowi i nic, nie chce, słuchaj. Okoń wchodzi, zaprzynętą leci, ja nie i zero. Na gumę troszkę mniejszą, inny kolor, ale no... Na co tam, Kuba, łowisz? Szatnica 16. Co? Szatnica 16. I co, wyszło ci coś? Nic. To dawaj, nie. Zmieniaj zestaw na chleb, pociągniemy parę karpi. Jak, kasem na chleb? A jak? To co? Miałem dwa kasy tylko. No i co? A ja też spinningiem, chłopie, idą jak złoto. A to kasem nie rzucisz, bo to musi być odpowiednia gramatura, żeby to leciało. To musi być a no tak. Gram, 15. To daj ciężarek z przodu. To masz taki ciężki? Co? Masz taki ciężki? Mam w samochodzie. Może Damianowi wędkę wezmę, Dan łowi? Nie, nie łowi. W samochodzie mam, w samochodzie mam. Ale tam pięknie wjechało coś, kurde, tylko fala poszła. Masakrycznie coś przywaliło, ciężko stwierdzić, czy to karp, czy to szczupak, ale kurde. Pięknie. Jest kolejny big fish.
Jest kolejna sztuka, patrzcie jak się spini gnie. O! Kręcimy mu. No chodź tu. Aha. Też będzie jakieś 3-4. Dziś, ale co, podnieśliśmy troszeczkę. Padasz, kurde. No chodź tu. Też piełno łuski będzie? Tak. No tak co? Jak tamten. Może większy, co? Ty. Ten chyba większy, co? No troszkę. Ten będzie większy. Ale ładne pełnouskie takie, nie? Znaczy, żeby się to nie splątało. Gdzie to idzie? 3,90. Mamy tendencję wzrostową. 3,90. Kolejna rybka. Leci do wody. Hop. I kolejny karp. Tendencja wzrostowa 3,90. No, 3,90. Kuba właśnie spinningował tam wcześniej. Nic, nic. Dwa okonki wyszły i tyle. Nie wiem, drapieżnik kompletnie nie współpracuje. Rozmawiałem z Kubą. Trzeba, Kuba, za tym drapieżnikiem wieczór, noc. Na potężnego suma, na potężnego sandacza. Właśnie tutaj siedzimy, rozmawiamy, żeby po prostu pojechać na grube drapieżniki i będziemy jeździć. Tygodnie. Za tydzień łódkę Kuba odbiera. I będzie grubo. Słuchajcie kochani, będziemy kończyć, tak jak mówiłem, króciutki wyjazd, mówiłem 2-3 godziny. Dwa karpie wyjechały i tyle, przestało się cokolwiek dać. Jeszcze żeśmy przeszli tutaj przez mostek, o, na drugą stronę, tam mam wenteczkę rzuconą i tyle, no, byliśmy... Mało czasu dzisiaj było, szybki wyjazd, obeszliśmy w koło, drapieżnik nie bierze, nie będę się tu rozwodził, dlaczego, czy gorąco, czy coś, no. W trójkę żeśmy pokombinowali i tyle, każde inne przynęty, obeszliśmy wszystko po koło. Dwa okonie wyszły za dużymi gumami i tyle, nawet, co? O! No jeszcze u Damiana branie było i tyle. Miałem trochę chleba ze śniadania, rzuciliśmy jak ostatnio, podnęciliśmy chlebkiem, dwa karpie wyjechały na chleb jak kiedyś i... Czekaj, żeby mi tam wędki nie wdarło. I co? Dwa karpie wyjechały na chleb. Nie wiem, nie będę się rozwodził, dlaczego ten drapieżnik nie bierze. Tak mówię, czy gorąco, nie żeruje. Dużo gadałem statki, mówi, że jest bardzo dużo drobnicy. Ma co do jedzenia, to ciężko. Ma dużo do jedzenia, to ciężko po prostu się wstrzelić. I tyle, obeszliśmy, doszliśmy do wniosku, cały zbiornik, że nie ma sensu. Przerzuciliśmy się na karpie, wyjechały dwa karpie. I tyle, nie będę przedłużał, bo nie ma co przedłużać. Trzymajcie się serdecznie, zapraszam do mojego sklepu. Link macie w opisie filmu. Kto chce mnie wesprzeć, zapraszam serdecznie na zakupy. I co, do następnego. Pozdrawiam. Bajera ciach.